bajka dzieciom? Wiecie, co to jest za akcja? Nie. A czytacie w domu bajeczki? Tak. A w szkole? Tak. Więc słuchajcie, dzisiaj naszym gościem jest pan burmistrz Gołgapi, pan Tomasz Żółto. Takie książeczki, książeczki wam zostawię. Znacie taką bajkę, jak mówimy? Znacie, tak? Kto czytał? Muminek i nowy przyjaciel. Jesienne słońce stało nisko nad doliną Muminków. Muminek i Ryjek byli na plaży i robili to, co lubili robić najbardziej, mianowicie szukali skarbu. Ryjek nucił coś sobie, grzebiąc łapką w płytkiej wodzie, aż nagle wrzasnął. Muminku, chodź tu szybko, spójrz, co znalazłem. Na wodzie unosiła się butelka z czymś pogrubionym w środku. To jest pierwsza ilustracja. Muminek i panna Migotka zostali na chwilę na werandzie. Spójrz, co znalazłem dla ciebie na wyspie, powiedział nieśmiały Muminek. Pasuje do twojej grzywki. I podał jej mały, złoty medalik. Panna Migotka zarumieniła się z zachwytu i pocałowała Muminka w czubek nosa. Wybacz, że byłam za wzrostna, szepnęła. Polubiłam to z nimi. Myślisz, że zostanie z nami długo? Mam nadzieję, odrzekł Muminek. Nie będziesz miała nic przeciwko temu? Teraz już nie, powiedziała panna Migotka. Po prostu bałam się, że nowa przyjaciółka zajmie moje miejsce i zapomnisz o nim. Nie mógłbym o tobie zapomnieć. Zapewnił ją Muminek i weszli razem do domu. I to jest, moi drodzy, koniec opowieści. Zostawiam wam kilka takich książeczek jeszcze. Niech wam poczytają panie albo pani dyrektor. Na pewno ktoś się znajdzie, kto wam chętnie poczyta, bo są to, jak widzicie, bardzo ładne opowieści, ilustrowane, także ciekawie je się ogląda. Macie tutaj taki cały zestaw różnych opowieści, różnych przygód Muminka. Ktoś wie o takiej z was, zna taką złą postać, której bały się Muminki? Nie, Baba Jaga. A jak się nazywa ta Baba Jaga? Buka chyba, tak? Tam była buka w Muminkach, tak? Włóczyki. Włóczyki też, ale buka chyba była straszniejsza. Także pewnie w którejś z tych książeczek będzie też opowieść o nim. Zostawiam wam te książeczki, teraz mamy wam prezenty za to, że byliście grzeczni. Za to, że byliście grzeczni, za to, że zadawaliście pytania, za to, że też znaliście tę książeczkę, bo książek musicie czytać jak najwięcej. Znacie już literki, albo uczycie się litery, także czytajcie jak najwięcej takich książeczek, ok? Ja rozdam wam prezenty razem z panią dyrektor, a dzieci pewnie jeszcze mają trochę czasu, tak? Ale cichutko, a wy jak będziecie grzeczne, to jeszcze któraś z pań wam poczyta, ok? Tak, zgadzacie się? No to dobra. Mamy teraz niespodzianki. Nie.